Wczoraj Maciek prosił mnie, żebym wziął czaszkę, a dzisiaj otwieram torbę i... O, coś takiego. Trzeba będzie to poskładać. Ogólnie zauważam, że tak naprawdę mało ludzi chodzi i albo poruszają się samochodem, albo trenują bardzo dziwnie. Czyli nie chodzą, nie chodzą, nie chodzą. Bach! 100 km przebiegnięte w ciągu tygodnia. Dziwne trochę. Wiem, że niektórzy z Was są, już nie mogą się doczekać, żeby zacząć pracować. Tak, musimy tutaj bardzo być ostrożni. Belgium, we have this problem, and this program is called What if a football wasn't allowed to run? Dzisiaj praca na ustach zyskała nowy wymiar. Widzę, że można aż tak sprawić komuś ból, pracując z zestawem skroniowo-żuchwowym, na przykład. Czy to już jest masaż? Chyba nie do końca jest masaż. W ogóle to, co my robimy w prawo, to, co my robimy, to już chyba nie jest do końca masaż. Ogólnie. I to znaczy... Nawet to, co mamy na kursach, to nie do końca jest masaż. Ja myślę, że to już jest taka... terapia manualna. No ale właśnie, bo strap manual u nas jest tak, że niby jest taki podział, że jest strap manualna. W ogóle chyba taki podział jest na świecie. I że... No nie wiem, bo dla mnie masaż to jest strap manualna. Ale jakby... No jak nie dla bardzo mnie to masaż... Też... W ogóle od zawsze masaż jest terapią manualną. To tak. Robimy to z założenia. To są dwa słowa. Terapia jest, no jest, bo masz na celu leczenie czegokolwiek. I manualna, bo robisz to rękami, więc... No tak, masaż, ale musi na być przykład terapią manualną. Zastanawiam się, czy jest w ogóle sens zmienić system, bo każdy masaż kojarzy w ten sposób, że w lewo idziemy. Jest jakiś tam poślizg, jakaś oliwka, jest jakaś taka praca, jest praca z całym ciałem najczęściej. I ja wszystkim muszę tłumaczyć. I oni mówią, nie, panie Patryku, to nie jest masaż, co pan robi. I to już jest chyba. No bo tak myślę, że. Osteopatia to masaż. No tak. Trochę jest, niby, a trochę nie. Ale oni się będą użyć, jak wiesz, że to masaż. Nie, przecież osteopaci by się obrazili, gdybyś powiedział, że to jest masaż, skoro nawet fizjoterapeuci się obrażają no właśnie. Na to, że to masaż. No właśnie. Nawet jeśli robią masaż. Tak, to już nie jest masaż. Strapy ma na tkanek miękkich, cokolwiek to znaczy. Nawet jeśli jest z oliwką i jest ugniatanie i rozcieranie. Ja się zastanawiam, czy jakbyśmy nazwali swój kurs choćby strapy ma na tkanek miękkich, to nie był większy fame. No, come on. Właśnie, wracając do tematu, dzisiaj Maciek pół dnia kaszle. Ale w ogóle teraz... A nazwałeś teraz nie mieszka słodek? Nie, bo piłem syropek. Pij syropek. Trochę piję syropek, ale wiecie o tym, że takimi manualnymi rzeczami możemy. Jest szansa, że wpłyniemy na regenerację Maćka. W ogóle na regenerację kogoś. Już mi się wiele razy, a nie chcę być udawało, bo to chyba już nic udawało, się wiele razy robiło. Ale na przykład ktoś choruje i jak on choruje, to on wie, że jak on choruje, to on choruje tydzień na przykład. Mhm. I ja mówię, zróbmy coś, po czym robimy coś i się okazuje, że tym że sposobem chorował 2 dni na przykład. No, albo że czuł się jeszcze beznadziejnie i w sumie tak naprawdę dużo się zmieniło, wstał z tego dnia rano i jest w ogóle mega duża poprawa. To jest ciekawe. Ale ja i tak już dzisiaj od rana mniej kaszlałem. No właśnie, pochwal się, co wczoraj robiłeś. Tak, nie, wczoraj robiłem sobie klawiki na całą taką strefę odpornościową i zrobiłem sobie, właściwie to Karolina mi zrobiła taką super miksturkę z tartego imbiru. O kurde, kocham imbir, najbardziej przeciwzapalny środek w ogóle, love it. Dokładnie tak, będziemy praktycznie tyle samo jechać samochodem, ile ja dzisiaj szedłem pieszo. Świetnie. Umówiliśmy się z kimś. W ogóle musimy nagrać taki teoretyczny odcinek odnośnie
może nie pracy na, ale wszystkich przepon. Bo musimy ustalić jakąś wspólną wersję, ile ich jest. Bo na razie każdy wykładowca, z którym rozmawiałem, to twierdzi, że ta liczba jest inna. Ale to zróbmy takie przepony, które są na pewno. Takie, że one się pokrywają, bo tak jest. Przepon na przeponę. Górny otwór klatki piersiowej. Maciczna. Tam no, nobidnicy. Miedniczna. Potylica. Gardło. Namiot. No. Kość klinowa. Nie no, to kość klinowa to już z namiotem. Aha, okej. Okay. No coś jeszcze mówił. A nie, no właśnie, to już podchodzi pod dyskusję, bo teraz to już pierwszy raz od Luka słyszałem, że jeszcze górna część opony twardej to jakby tylko samo, okay. Samo sklepienie. W każdym razie na pewno zauważyliście, że był dzisiaj z nami Hubert. Nie był to przypadek. Hubert wraca do gry, będzie nagrywał z nami nowe materiały i urwie dupę. Go! Nie muszę trzeba klaskać, ale to... Okej. Okay. Jeśli zainteresował Was temat przepon, to generalnie jesteśmy skłonni coś na ten temat dla Was nagrać. Oczywiście jak już ustalimy jakąś wersję, ile tych przepon właściwie jest. Albo po prostu nagramy tylko te... Albo nie, powiemy o wszystkich. A wy sobie wybierzecie. Które chcesz. Tak, bo praca z nimi jest ogólnie prosta, natomiast warto wiedzieć, o co chodzi z nimi, jak one wpływają na organizm, na regenerację, w ogóle na życie. Dobrze. Chcecie temat? Piszcie. Pokaż, jak to robisz. Jak to jest? Jak to robisz?